Hej wszystkim! Dzisiaj omawiamy pytania z egzaminu na prawo jazdy kategorii B, aktualne na luty 2024 roku. Dołączcie do nas i przygotujcie się razem z nami. Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o zwężeniu jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego, wyposażonego w zapory lub półzapory? Odpowiedź tak. Czy zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście i wiadukcie? Odpowiedź tak. Czy zatrzymanie pojazdu na wiadukcie w celu wysadzenia pasażera jest zabronione? Odpowiedź tak. Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed rowerzystą? Odpowiedź nie. Czy w przypadku unieruchomienia na autostradzie kierowanego przez siebie pojazdu, masz obowiązek to sygnalizować, umieszczając 100 metrów za nim ostrzegawczy trójkąt odblaskowy? Odpowiedź tak, ponieważ zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, w przypadku unieruchomienia pojazdu na autostradzie, masz obowiązek sygnalizować ten fakt poprzez umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 metrów za pojazdem. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, przy której jest ustawiony? Odpowiedź tak. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz prawo zmienić pas ruchu bezpośrednio przed skrzyżowaniem? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji należy zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, zmieniając pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak, ponieważ w tej sytuacji obowiązuje nas obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy zmianie pasa ruchu. Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wystarczy, że zachowasz wyłącznie szczególną ostrożność? Odpowiedź nie, ponieważ kierowca nie jest zobowiązany tylko do zachowania szczególnej ostrożności w tej sytuacji. Czy wyprzedzając ten samochód masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża tramwaj? Poprawna odpowiedź brzmi tak, ponieważ w tej sytuacji obowiązkiem jest upewnienie się, czy nie nadjeżdża tramwaj. Czy w tej sytuacji masz obowiązek sygnalizować postój widocznego z dostatecznej odległości uszkodzonego pojazdu na drodze, która nie jest drogą ekspresową? Odpowiedź nie. Czy z zajmowanego obecnie pasa ruchu wolno ci skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu? Odpowiedź nie, ponieważ w tej sytuacji nie ma znaku umożliwiającego skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony?
Odpowiedź nie. Która z wymienionych kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki? Odpowiedź A. B1. Jak można zminimalizować zagrożenie kierując pojazdem podczas gęstej mgły? Odpowiedź B. Zwiększyć odległość od poprzedzającego pojazdu. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? Odpowiedź B. 60 km na godzinę. Czy leżące na jezdni liście mogą mieć wpływ na długość drogi zatrzymania pojazdu? Odpowiedź B. Tak, bo mogą wydłużyć drogę hamowania. W jaki sposób powinieneś hamować awaryjnie samochodem osobowym wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Odpowiedź A. Mocno wcisnąć pedał hamulca i nie zwalniać go w chwili zadziałania układu ABS. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu musisz utrzymać stojąc przed skrzyżowaniem i czekając na sygnał zielony? Odpowiedź C. Bezpieczny odstęp. Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdem może powodować zaśnieżenie lub oblodzenie jezdni? Odpowiedź A. Zwiększone ryzyko poślizgu. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek wymienić oponę na nową w samochodzie osobowym? Odpowiedź C. Gdy na boku opony są widoczne odkształcenia. Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? Odpowiedź C. Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. O ile wzrośnie droga hamowania, jeżeli zwiększysz prędkość dwukrotnie? Odpowiedź C. 4-krotnie. W jaki sposób ustawisz fotel kierowcy przed jazdą? Odpowiedź A. Tak, aby umożliwiał swobodny dostęp do urządzeń pojazdu służących do kierowania i sterowania nim. Ile wynosi maksymalnie dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i przyczepy kempingowej? Odpowiedź B. 18,75 metra. Po zdaniu egzaminu na prawo jazdy CAT. Bez dumą podkreślam, że udało mi się osiągnąć perfekcyjny wynik 74 na 74 punkty. Egzamin składał się z 32 pytań, z czego 20 było podstawowych, a 12 specjalistycznych. Przygotowywałem się, ucząc się z aktualnych testów na portalu poznajtesty.pl. To właśnie tam znalazłem niezbędne materiały, które pozwoliły mi osiągnąć sukces. Dla wszystkich kursantów gorąco polecam skorzystanie z tego portalu, aby zwiększyć swoje szanse na zdanie egzaminu na prawo jazdy.